Szanowni Państwo, witam serdecznie, niezwykle serdecznie, bo i gość niezwykły, pan Kazimierz Głaz, świadek epoki, tak? Można tak powiedzieć wzniośle, panie Kazimierzu. Świadek epoki, ale też przyjaciel Gombrowicza, pamiętający dawne Wans, Gombrowiczów w tym Wans, ale przede wszystkim nasz dobrodziej i darczyńca, bo to było tak, kiedyś Witold Gombrowicz powiedział panu Kazimierzowi, wówczas młodemu malarzowi, zdolnemu, nagradzanemu, którego obrazami zachwycił się sam Chagall, powiedział, jeszcze będziesz na mnie zarabiał. Ale pan Kazimierz nie wziął tego dosłownie i podarował nam 5 swoich obrazów z cyklu motywy w Vans. Ale, żeby nie było nam za łatwo, to ten 6 kazał nam sobie kupić. Więc myśmy wtedy wzięli kapelusz i poszli po prośbie. Poszliśmy do pana Andrzeja Grzyba, do pana Krzysztofa Sadurskiego, prezesa zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku i do pana Ryszarda Szczygielskiego, prezesa zarządu Kombudu S.A., którego dzisiaj pan Marek Chmielewski reprezentuje. Witam panie dyrektorze, witam panie prezesie. Pana Andrzeja Grzyba nie ma, zatrzymały go obowiązki. I ci ludzie pomogli nam kupić ten obraz, który był warunkiem uzyskania tej darowizny. Wszystkim jesteśmy wdzięczni i mamy niespotykaną okazję spotkać się z panem Kazimierzem i porozmawiać o jego sztuce, porozmawiać o Gombrowiczu. Scenariusz dzisiejszego spotkania, tak pokrótce, jest następujący. Pan Mariusz Knorowski, wicedyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku, zgodził się powiedzieć kilka, czy może kilkanaście zdań o sztuce pana Kazimierza i znaczeniu jej w historii malarstwa. A potem Dominika Świtkowska popyta o Gombrowicza, i o dawne Vans i o przyjaźń z tym wielkim pisarzem. Bardzo proszę, panie Maciuszu. Jestem naprawdę zaszczycony, że mogę być tutaj w towarzystwie pana Kazimierza, z którym no, mamy jako instytucja już pewne relacje. W ubiegłym roku prezentowaliśmy ważną wystawę z cyklu Istota Rzeczy, więc miałem możliwość i sposobność przyjrzeć się tej postaci, tej twórczości. I należy kategorycznie stwierdzić, że obcujemy już z postacią legendarną. To jest osoba artysty i twórczość, która zapisała się w historii sztuki. Pan Kazimierz jest rocznik 1931. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu i z tym środowiskiem, które było taką generacją pionierską, jeżeli chodzi o sztukę nowoczesną w Polsce, był długi czas związany, również na peryferiach, czyli myślę tutaj o jego pracy zawodowej po studiach w Wałbrzychu. W zasadzie twórczość, która rozgrywa się między grafiką a malarstwem, ale nie chciałbym wartościować turystych, z która z dyscyplin jest wiodąca, bo wydaje mi się, że w swoich poszukiwaniach i tych penetracjach pan Kazimierz w każdym medium dochodzi do istoty rzeczy. Drąży tą rzeczywistość konsekwentnie od lat 50., kiedy po dyplomie, już po praktyce, czy po pierwszym etapie praktyki zawodowej, wraz z gronem przyjaciół, między innymi z Michałem Jędrzejewskim, wymyślili sobie ruch artystyczny, który był rzeczywistą awangardą, który nazwali sensybilizmem i nawet sformułowali manifest sztuki sensybilistycznej. To się przekładało również i na działania takie parateatralne, jasne i czytelne deklaracje, które były w mocnej opozycji i w kontrze do obowiązującej wówczas doktryny realizmu socjalistycznego. Pan Kazimierz Głaz i jego przyjaciele postawili kategoryczne weto przeciwko sztuce narracyjnej, takiej deskryptywnej, która opisuje rzeczywistość, która jest narracyjna, i opowiedzieli się za radykalną zmianą konwencji na rzecz sztuki nieprzedstawiającej, sztuki, która jest w zasadzie poszukiwaniem tego, co jest niewidzialne, a co jest naturalnym przywilejem artysty, że może podlegać jakiejś artykulacji. Potem były podróże artystyczne i studia, głównie do wyprawa do Moskwy i do Leningradu, skąd artysta przywiózł fascynację
No, upraszczając ikoną, czy teologią ikony, czy sztuką ikony. Cykl impresji moskiewskich, który był prezentowany bodajże w 1962 roku po raz pierwszy, spowodował, że twórczość Kazimierza Gładza została dostrzeżona. Była prezentowana na Festiwalu Młodego Malarstwa w Sopocie oraz na czwartym Międzynarodowym Biennale w Paryżu. To właśnie wówczas Marc Chagall, już niekwestionowany arcymistrz malarstwa, przekazał nagrodę Erasmusa na rzecz pana Kazimierza Gładza i ta nagroda pozwoliła panu Kazimierzowi pozostać we Francji przez 2 lata, może nawet dłużej. I wówczas to właśnie doszło do pobytu w Vence, do spotkań z Gombrowiczem, ale również i z takimi luminarzami sztuki jak Max Ernst czy Juan Miró. Potem był kolejny etap, emigracja do Toronto, gdzie w 1968 roku pan się pojawił i inicjatywa uruchomienia w 1969 roku Toronto Center for Contemporary Art, bardzo taka aktywna instytucja sztuki, autorska można powiedzieć, jakiś krótki epizod jeszcze pedagogiczny, ale przede wszystkim związanie się właśnie z kontynuacją jak gdyby tej idei i sensybilistycznej i wejście w te głębokie takie poszukiwania wartości transcendentnych, asemantycznych, nie przedstawiających w sztuce całe cykle, które doprowadziły do powstania takiego ciągu jak gdyby poszukiwań czy procesu, który artysta tytułuje Istota rzeczy i w tym jak gdyby właśnie tytule zawiera się, tak mnie się przynajmniej wydaje, ta najistotniejsza wartość, której pan Kazimierz poszukuje, a tak jak mówię, nie jest to uda świata, nie jest to mimezis, tylko jest to wejście bardzo głęboko w świat takich archetypów obrazowych, poszukiwania najprostszych metod opisu stanów, które być może graniczą nawet z iluminacją czy z epifanią. Jest to malarstwo, które jest zorientowane na taką perspektywę duchową. I żeby nie przedłużać, to na tym bym poprzestał. Czy wszystko, panie Kazimierzu, zostało powiedziane? Więcej niż wszystko. I okazuje się, że ja się z tego dowiedziałem paru rzeczy, o których albo już nie pamiętałem, albo które przywodzą takie wspomnienia, które gdyby chcieć je tak opowiedzieć od początku do końca, zajęłoby to sporo czasu. Natomiast najkrócej, gdyby już nie mówić o tym, malarstwo jest procesem wielu różnych zachodzących zjawisk w życiu każdego człowieka. Każdy człowiek mógłby wziąć i zapisać. Stąd po rosyjsku pisać znaczy malować. I to zapisanie, no więc to, co mnie udało się zapisać w książce Gombrowicz Vence jako taki właściwie nostalgiczny, bo to było rok po wyjeździe z południa Francji, z tego Vence właśnie, które było, wtedy o tym nie wiedziałem, że to było rajem klimatycznym, geograficznym, palmy rosły na skrzyżowaniu i to było miejsce, z którego jak z każdego raju wyganiają gdzieś, wygnanie z raju, kiedy znalazłem się w Toronto i któregoś dnia tak mi przyszła jakaś taka nie tyle tęsknota, ile takie wspomnienie tego. Usiadłem i zacząłem zapisywać piórem, tuszem na papierze, żeby to można było skserować. Więc udało się to zapisać w takiej formie anegdotycznej. Anegdoty o tym południu, o tym Vence. No i Gombrowicz jako aktor główny. Bo ni stąd, ni zowąd, pierwszego dnia
po przyjeździe do Vans amerykańska sekretarka tej fundacji, do której dostałem miejsce na pobyt, właściwie był tylko trzymiesięczny pobyt w tej fundacji można było. Dla artystów właściwie w testamencie było napisane, bo to był hrabia Károly, pierwszy węgierski prezydent Republiki Węgierskiej w 18 roku. Później wygnany był, mieszkał w Londynie. Z Londynu kupili tę posiadłość ładną, taką starą farmę wiejską w tym Vans i tam hrabia Károly umarł i została pani hrabina, która założyła tę fundację i ją prowadziła. W każdym razie, kiedy pierwszy raz się znalazłem w tej fundacji, to ni stąd, ni zowąd, bo jeszcze najlepsze było, bo akurat nie było jakieś przyjęcie ogólne, przyjechał prezydent tej rady nadzorczej, który był Bertrand Russell, filozof angielski. Innym dyrektorem tej fundacji był profesor Lorenz, dyrektor Muzeum Narodowego z Warszawy. I hrabina i nas, paru tych rezydentów. Ale ponieważ hrabina była węgierskiego pochodzenia, mimo brytyjskiego obywatelstwa, więc jedno z pierwszych jakichś takich na myśl przychodzących był u mnie ni stąd, ni zowąd wierszyk Janosza Oronia, taki węgierski poeta równy Mickiewiczowi. I ni stąd, ni zowąd zacytowałem pierwszą zwrotkę. Eszte von, kikinugalombat, fegetyn, bolingot, ose perfolumbiat. I tego. Hrabina pociągnęła cztery następne zwrotki z pamięci i mnie udało się z tego, z tych pierwszych trzech miesięcy zostać na 3 lata. Podkreślam tu, że znajomość języków obcych, a szczególnie takich, szczególnie sympatycznych, jak jest węgierski, do niczego niepodobny. Do żadnych na takich tych romańsko jakichś innych języków. I stąd to Vans. A Vans jeszcze było dlatego, że któregoś dnia w Paryżu spotkałem węgierskiego. Bo jednak to się wiąże. Major Langyal Kiju Borotnok. Polak-Węgier. To znamy. Spotykam węgierskiego artystę, który mieszkał w dzielnicy Łacińskiej na 7 piętrze, bez wody, bez ogrzewania, ale miał sposób. Chodził do kościoła Saint-Séverin, klękał przed tym, przed ołtarzem i tam są te świeczki, które każdy może wziąć, zapalić i wrzucić ofiarę za tą świeczkę. Artysta brał parę świeczek, nie wrzucał żadnej ofiary, bo nie miał z czego. Wszedł na górę, jak 3 świeczki złożył razem, to mógł ugotować herbatę na tym. I ten artysta, ni stąd, ni zowąd, któregoś dnia mi mówi, wiesz, w tym, na południu Francji jest taka fundacja. Dla artystów. I podał mi adres. Ja napisałem do fundacji, no ale to było, no tam trzeba było rok czy 2 lata wcześniej w ogóle składać podanie, żeby się dostać. Odpisali negatywnie, nie mamy już miejsc zajęte. Ale skąd się przeciekł, ja chyba napisałem, że tak, nagroda Chagalla, a Chagall mieszkał w Vans. Wtedy już i tego. I ledwo ta kartka doszła do hrabiny, dostałem telegram, Venevit, przyjeżdżajcie szybko. No i tak się znalazłem w tym Vans i na drugi dzień wprowadzony do stolika artystów
i miejscowych tych młodych różnych ludzi przez tą sekretarkę, Madame Paszkow, Amerykanka, po generale Paszkowie rosyjskim jakimś. W każdym razie siedzimy, rozmawiamy i w którymś momencie przyszła dziewczyna, krótko ostrzyżone włosy, podobna do indiańskiej księżniczki, tak to by można było określić. I wtedy ta Madame Paszkow mówi: ma pan szczęście, Rita jest sekretarką Gombrowicza, a do Rity mówi: Kazimier chce koniecznie spotkać się z tym, z Gombrowiczem. Ja nawet nie wiedziałem, że Gombrowicz mieszka w Wans. I wtedy trochę skrępowany taki, myślę, to dlaczego mówi, że ja chcę się spotkać. Ja myślałem, że to już klasyk, który gdzieś nie żyje. W każdym razie Rita mówi: no to, mówi, ja spytam, poproszę. Mówi: Gombrowicz niechętnie przyjmuje ludzi, jest chory i nie ma za dużo czasu. Ale na drugi czy na trzeci dzień Rita przychodzi do tej kawiarni i mówi: dzisiaj o 5:00 na herbatę. Założyłem najlepszy garnitur, jaki miałem. Myślę, no, na takie uroczyste spotkanie. I o 5:00 punktualnie przyszedłem. Przyszedł też Alan Kosko, tłumacz Gombrowicza na francuski. No i się zaczęło bardzo sympatycznie, bardzo tak grzecznie. Znakomity gospodarz. Herbata, ciasteczka, Rita podaje. I wtedy ni stąd, ni zowąd zaczęły się jego typowe podjazdy na malarzy. Malarstwo nie istnieje, malarstwo to jest tak, reklama i te. I nie tyle malarstwo, ile malarze. Przyjeżdża taki, mówi, designer, w ciągu nocy zrobi wystawę i płacą mu za to jeszcze 20 tysięcy dolarów. No to już było trochę nie do zniesienia. Mówi: ja się męczę nad książką 5 lat i później jeszcze taki szubrawiec, agent mi zabiera połowę tych honorariów. W każdym razie tak odbyła się pierwsza historyczna wizyta w tym Wans i u Gombrowicza, którego jakbym nie wiedział, to mogłoby to... Nie, no nie dało się nie wiedzieć później już, mieszkając w Wans, bo wszystko kręciło się później wokół Gombrowicza, a po mieście kręcił się psina. Pies taki Gombrowicza, który chodził od kawiarni do kawiarni i ludzie mu dawali i ładnie wymawiali z francuskiego: psina, psina, viens ici. I także że Gombrowicz któregoś dnia, a po tym jak już telewizja przyjechała z Paryża, żeby nagrać ten wywiad, no to nagrano wywiad z nim, z tymi tam jeszcze różnymi gośćmi, którzy byli zaproszeni i z psiną. Psina pojawił się w tej telewizji i potem Gombrowicz nic dziwnego powiedział: psina jest tu sławniejszy ode mnie. Także w taki mniej więcej sposób mamy to wprowadzenie do tego Wans. A to Wans w ogóle nie byłoby możliwe w tamtych czasach, szczególnie, żeby móc dojechać do Wans. Niektórym, no jakimś tam pojedynczym ludziom się udawało. Natomiast u mnie było nietypowe, dlatego że na ten zachód jechałem przez wschód. Każdy właściwie, no, nie do pomyślenia było, żeby przez Moskwę jechać do Paryża. No bo nie po drodze jakoś było. W każdym razie po tej krótkiej wycieczce do Moskwy i Leningradu, skąd udało mi się przeszmuglować, nazwijmy to, te
tę jakąś taką ideę tej geometrii domyślnej w tych obrazach, w tych ikonach. Że to nie są tylko obrazy przedstawiające figuratywnie świętych, ale w samym malarskim sensie, w znaczeniu tej konstrukcji obrazu, tych dwóch płaszczyzn, środkowa, wewnętrzna i zewnętrzna, ta rama i te. I była wystawa młodych w Sopocie i z tej wystawy właśnie w pierwszym czytaniu wszystkie te moje prace, te trzy prace duże, zostały odrzucone. No i na tym skończyłby się w ogóle ten cała przygoda. Były duże, ciemne, jakieś takie, no, w przeciwieństwie do tego, co się wtedy malowało, już jakiś taszyzm, rozlewanie farb na powierzchniach. Nagle tutaj była jakaś taka dyscyplina, jakieś... Były właściwie abstrakcyjne, bo były tylko te duże formaty i w środku były jakieś tylko formy owalne. W każdym bądź razie na drugi dzień ktoś... Te prace zostały pod ścianą, jak to jury tak idzie. I ktoś tam uprzejmie powiedział, rozpatrzmy to jeszcze ponownie. No i rozpatrzyli. Rozpatrzyli na tyle, że przyznali nagrody, stypendia i wysyłkę do Paryża. No więc to ten Paryż poprzez Moskwę. Ale żeby do tej Moskwy łatwiej było dojechać niż do tego Paryża. Bo już to nie były pociągi przyjaźni, tylko orbisem. Pierwsza orbisowska wycieczka Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu. Ileś to tam kosztowało na tamte czasy. No i jedziemy przez granice Brześci i te. Ja dwa tygodnie wcześniej zająłem się tym. Mała mozaika, duża mozaika do rosyjskiego, tak jak sprzedawano w tych kioskach. Poczytałem, przyswoiłem szybko ten rosyjski, co się przydało bardzo, a było nieodzowne już w samym pociągu. Bo w którymś momencie był wagon, idziemy do wagonu restauracyjnego, ale jest zamknięty. I tego przychodzi, bijemy, stukamy, przychodzi ktoś tam i mówi, że chcemy do tego, do wagonu. A ten powiada, a wy zakazali. I to nas trochę poniosło. Mówi, jak to? Kto nam będzie zakazywał? Nikt nie będzie zakazywać. Odkrywaj. No i ten dopiero zawołał jeszcze kogoś, to powtórzyła się ta sama scena. Zakazać, co? Zakazać. No i zakazanie to jeszcze było pół biedy. Otworzyli nam. Weszliśmy, za nami cała wycieczka, ze 20 osób z tych naszych kolegów. Usiedli wszyscy i kelnerzy roznoszą i podają zupę befstrogonow. I ja nie wiem dlaczego, bo dbałem o tak zwaną dietę i chciałem sztukę mięsa. Więc pytam, czy menu u was jest? No jest. No to sztuka mięsa, więc jak tu teraz w tej małej mozaice nie było tego, ani w dużej. Jak przetłumaczyć sztukę mięsa? No sztuka to iskustwo. No i proszę, iskustwo mięsa. I kelner zbaraniał, woła drugiego, wołają kucharza i po dłuższych naradach okazało się, że to warione mięso. Da? Tak. I te. No i mnie podali, a tamci wszyscy zjedli ten befstrogonow. A skutki były takie, że z drugiej strony wagonu tego restauracyjnego jechała wycieczka Niemców z NRD. I oni zamówili ten befstrogonow. I nasza wycieczka zjadła ten
niemiecki bezstrogonów, bez tego, bez dyskusji. No bo jak podają, jeszcze do mnie ten profesor Pękalski, który był opiekunem naszej wycieczki, mówi: Kazio, nie zapominaj, gdzie jesteśmy. No my jesteśmy w pociągu, w drodze do Moskwy. To jeszcze nie była Moskwa. W każdym razie tak, przez tą Moskwę, dzięki Moskwie, dojechaliśmy do tego Paryża. Chciałabym zapytać o cykl obrazów Vibration du Midi, dla których inspiracją dzieloną chyba, dla których inspiracją było, jak można przeczytać w pańskiej książce, był zachwyt Gombrowicza wibrującym światłem południa. Zachwyt, który myślę pan również podzielał. Zastanawiam się, dlaczego ten cykl obrazów został przez pana zniszczony? A właśnie, bo to najpierw jest od ładnych paru lat światło południa w malarstwie, no impresjonizm i właśnie to miało być na tym południu takie światło. I jest. I rzeczywiście jest światło, którego dopiero w tym świetle się widzi pewne rzeczy, które iskrzą. Na przykład w ogóle jest ten pejzaż jest jakiś szaro-zielony, nie czuje się tego. Jest tak naświetlony, jak tak prześwietlona błona. Gdzieś samochód czerwony, który przejeżdża, nagle zaistnieje jako mocny akcent. No i teraz no każdy malarz, malarze w ogóle paryscy i światowi w ogóle skąd przyjeżdżali, żeby dojechać na południe, że to światło południa. Stąd była ta idea, żeby namalować to światło, żeby uchwycić. No ale to albo bliki takie na powierzchni, że będą te rozświetlone jakieś miejsca. Ciągle w malarstwie było chiaroscuro, ciemne, jasne. Dzięki temu te formy mogły być jakby no, złudzeniem trzywymiarowego przedmiotu. I stąd ta moja pierwsza idea była namalować to światło. I sporo tych płócien było, ale potem nagle zdałem sobie sprawę, że to nie to, że to nie jest w sensie jakiegoś takiego zobaczenia tego światła i namalowania tego. W każdym razie po tych paru miesiącach takiej pracy trzeba było uznać. Ja to potem dopiero, szkoda mi było, ale potem uważałem, że to jest jednak pewna odwaga, żeby to zniszczyć, zamalować. No bo w sumie potem się mówi, no w jakimś tam okresie malarz miał takie swoje zainteresowania. W każdym razie to te vibration de midi, wibracje światła, u mnie właściwie skończyły się przez trzywymiarowe później prace, gdzie to światło mogło wchodzić przez. Teraz odkryłem, mając te prace przed sobą, jako taki zachowany dokument z tamtego czasu, o tym, jak uchwycić to światło, nie malując, tylko były kompozycje 1,60 m, drewniane grube ramy. Pierwsza warstwa jest siatka plastikowa o kolorze, właściwie to były siatki dla pszczół, te, które się wkłada do uli, na których pszczoły osadzają się i wytwarzają miód. Stąd to połączenie jeszcze z tym pojęciem tych pszczół i uli. I te rzeczy się chyba najbardziej w pełni nadawały na wyrażenie, na załapanie tego światła. Nie na malowanie tego na powierzchni płócien, tylko
uchwycenie tego światła później gdziekolwiek z południa czy na północ nawet wywiezione, stają się tym jakimś takim momentem fizycznym i przetworzeniem. W drugim roku już pobytu w tym Vence Gombrowicz, który właśnie na tych malarzy tak ciągle, to była forma takiej, takiego właściwie, takiej prowokacji raczej, przy której, a to przy tej pierwszej rozmowie, jak było na ten, te ataki na malarzy, ja mówię, wiem, dlaczego pan atakuje malarzy i malarstwo. Chce pan uniknąć błędów innych pisarzy narodowych, jak Sienkiewicz, który się zachwycał Siemiradzkim, a potem okazało się, że to taki klasycyzm. Dotknęło go to, obłożył się. Co pan wymyślił z pisarzem narodowym? Ja nie chcę unikać błędów żadnych Sienkiewiczów. Malarstwo to reklama i naciąganie Panie Świętej. I zakończył. I na tym się zakończyła właściwie cały spór o malarstwo. I z tym malarstwem daliśmy sobie później spokój. On już więcej nie tego. On był bardzo krytyczny wobec rynku sztuki, rynku jako takiego, prawda? Czy te poglądy były bardzo odosobnione w tamtym czasie? Paryska, nowojorska mafia i tak dalej. Tak, to była jego reakcja właśnie ta zawodowa, że napisanie książki zabiera nie tylko tyle i tyle czasu, ale i wysiłku intelektualnego. I to był ten jego właściwie jakaś taka forma nie tyle protestu, ile jakiejś takiej kompetycji, takiej konkurencji z tymi malarzami, że malarze wtedy i do dzisiaj właściwie, no ci poszczególni odnoszą sukces, zarabiają duże pieniądze i to się na szczęście i na nieszczęście przedostało też do Polski, co teraz jak się mówi o malarzu, to się mówi, ile za ostatni obraz zapłacili w Londynie. W Polsce to nie, bo to nawet Muzeum Gombrowicza nie płaci znowu tak dobrze. I dlatego łatwiej jest podarować niż wyciągnąć te pieniądze. Ale ponieważ Gombrowicz właśnie kiedyś, a nie, bo ja się odgrażałem, ja tu pana opiszę kiedyś w dobrej chwili, a mówi, a to będzie pan jak ten jeden pisarz w Polsce, co do dzisiaj z tego żyje, że siadywał w tej samej, co i ja, kawiarni. I potem gdzieś doszedłem do tego, że to był ten Otwinowski, który często pisywał o tym, o Gombrowiczu, z wyjątkiem Kisiela, który był negatywny, więc tego w tych dziennikach gdzieś tam skrytykował mocno. Także no, ja bym teraz mógł powiedzieć, że dzięki Gombrowiczowi żyję nieźle. Mało tego, i dzięki temu Gombrowiczowi znalazłem się w tym, we Wsoli. I dzięki dyrektorowi, który to zorganizował i mogliśmy się tu spotkać i tak przynajmniej sobie sympatycznie powspominać. Proszę powiedzieć, Gombrowicz jakoś komentował pańską nagrodę uzyskaną dzięki wskazaniu Marka Szagala? Nie, nie. Czy Gombrowicz komentował pańską nagrodę? Wypowiadał się w jakiś sposób na jej temat? Było to podkreślane gdzieś, ale zawsze gdzieś przy osobach trzecich. Ale z tym, że to trochę było tak na zasadzie takiej niezupełnie pochlebnej, tylko trochę urągliwej, że ten mój tu nagrodzony i w ten sposób.
jakby się dystansował od tych rzeczy, ale kiedy on dostał nagrodę Formentera $20,000, wieść się rozeszła szybko po okolicy i wieść, kto puścił Gombrowicz, że postanowił oddać całą nagrodę na cele charytatywne. Skutki takie, że później drzwi się nie zamykały, ciągle ktoś pukał. Przychodzili różni te prezesi, prezydenci jakichś fundacji dobroczynnych, łącznie z komitet budowania pomnika dla burmistrza sąsiedniego miasta. Jak zobaczył, że co sobie narobił kłopotu z tym powiedzeniem, szybko się wycofał i jeszcze pamiętam, do mnie mówi: no, dłużej tego nie wytrzymam, darmo zjady, grosza nie dam. I nie dał, ale za to kupili Peugeota, samochód z otwieranym dachem. I Rita prowadziła to w góry. Wyjeżdżaliśmy w te góry często razem na szczyt, gdzie skąd widoki były wspaniałe rzeczywiście. I wtedy na tych górach czuł się jak gospodarz. Powiadał: tu niech pan zobaczy na te ruchy form, na te wspaniałe wzniesienia, a tam w dali widzi pan to Mont Blanc, ośnieżony szczyt. I tym, ja mówię, rzeczywiście wysokie góry, ale pan to tak czuje się, jakby był na Olimpie. Nie nudno panu tam w górze, tak? A nie, przeciwnie, czuję się jak u siebie w domu. Zawsze czytając pańską książkę, intryguje mnie opis gotowania makaronu, kiedy Gombrowicz doradza Mrożkowi zmieszanie różnych gatunków. Wielokrotnie zastanawiałam się, czy te makaronu gotowało się w tym samym czasie. No więc te zdolności kucharskie u artystów i pisarzy czasem są dosyć zaskakujące. Rita wyjechała gdzieś do Saint-Tropez, czy gdzieś nad morze. Przyszedł Mrożek, no i pora kolacji. No mówi: kolację zrobimy sami. Mówi: Sławomirze, poszukaj makaronów. Są gdzieś tam na półce. Sławomir powiada: są, ale jak je gotować? No jak to jak, powiada Gombrowicz, wrzuć do wody. No dobrze, a jak poznać, że są ugotowane? No mówi: trzeba spróbować. No i tak jakoś się udało, ten Mrożek gotował ten makaron, ja z lodówki wybierałem jakieś tam jeszcze jogurty, bo ten jogurt, no, bardzo popularny we Francji, u Gombrowicza był właściwie bardzo polskim daniem. Rita podawała ziemniaki nietłuczone to w całości z jogurtem. Czyli co mamy? Mamy kwaśne mleko z ziemniakami. Bardzo polska potrawa. I ten jogurt, mimo że miał być bałkański, nigdy Francuzom się nie udało zrobić takiego bałkańskiego jogurtu, bo jak kiedyś Bułgarii pytałem, Bułgara, co jest z tym jogurtem, a bo raz mi się udało dojechać do Szybki, koło Kazanwyk w Dolinie Róż, gdzie podają jogurt na cynowych talerzach takich, kroi się nożem i je się widelcem. A więc to jest prawdziwy jogurt bułgarski. I pytam Bułgara, bo to był ten problem, dlaczego nikomu nie udało się tych bakterii przebić. Bułgar krótko skwitował: to przyroda taka. I Francuzi i wszędzie indziej próbują to sprzedać, nazywają to jogurt bałkański, coś tamtego, ale tej bakterii się nie udało przez granicę przewieźć.
Chciałabym zapytać, jaki był stosunek Gombrowicza do maja roku 68? W pańskim zapisie, pański zapis sprawia wrażenie, że środowisko, które wieczora, podczas którego generał de Gaulle wygłosił swe słynne uspokajające przemówienie, że to środowisko, które tego wieczora zgromadziło się u Gombrowicza po pańskim wernisażu, odetchnęło z ulgą, że sytuacja została opanowana. Jak do tej kwestii podchodził Gombrowicz, otwierający drzwi swego pałacu tego dnia dla licznej rzeszy gości? To rzeczywiście były dramatyczne i to prawdziwie dramatyczne dni wtedy, no bo wyglądało już, że przewrót totalny, że rewolucja, de Gaulle zniknął z Paryża, nikt nie wiedział, gdzie de Gaulle, prasa podniecała te nastroje, no i akurat nie w tym czasie ja mam ten wernisaż w galerii miejscowej tuż koło domu pałacu, nazwijmy to, Gombrowicza. I po tym otwarciu Gombrowicz zaprosił moich gości do siebie na górę, do swojego mieszkania. No więc tych paru wybranych ludzi, dwie hrabiny, hrabina Przeździecka, polska hrabina, która wyszła za Węgra kiedyś, hrabina Karoi, no i moich paru tych przyjaciół, artystów miejscowych, byliśmy podejmowani w tym u Gombrowicza. Rita roznosiła drinki. A w którymś momencie jednak niecierpliwość, otworzono telewizor, pojawił się de Gaulle i to było to pierwsze zwycięskie przemówienie. Mówi, jesteśmy uratowani, wojsko jest z nami. Gdzieś pojechał właśnie do jakiegoś sztabu wojskowego i tam dogadali się na te tematy. No i w ten sposób skończyła się rewolucja majowa oficjalnie. Ciągle na bulwarach paryskich, jeszcze jak później wróciłem z południa, to przedsiębiorcy, artyści czy jacyś tam domokrążcy sprzedawali afisze, różne pamiątki po rewolucji, co spowodowało później krótkie stwierdzenie, że rewolucja majowa została wykupiona przez burżuazję w formie tych właśnie zaciśniętych pięści takich, bo to wycinano w tych zwyciężymy jakieś takie na czerwonym tle. W tym Wans na ulicy no było spokojnie, ale nagle nie było benzyny i nie można już było dostać. I w ten sposób padł strach na mieszkańców. Niektórzy zaczęli uciekać do Włoch przez granicę, bo to blisko. Gombrowicz, jak z tego wynika, podtrzymywał kontakty z osobami dobrze urodzonymi mieszkającymi w Wans. Czy on bywał na takich sztandarowych spotkaniach poświęconych sztuce, jak na przykład noce artystyczne w nieodległym Saint-Paul-de-Vence? Kłopotliwe by było, gdyby stwierdzić, że Gombrowicz się udzielał. Nie udzielał się w tych ani w spotkania. Po pierwsze dlatego, że fizycznie był na tyle niezdrowy, astma i to jego zdolność poruszania się. Po drugie właśnie nie wierzył w te sprawy. Raz jeden tylko pojechał na wernisaż, który był organizowany przez Józefa Jaremę.
malarz polski mieszkający, zaprzyjaźniony zresztą z Gombrowiczem. Stąd ten obraz, skąd Litwini wracali, był Józefa Jaremy właśnie, który wisiał w holu. I ten hol, to była mała kolekcja obrazu, bo wisiał ten obraz z klocków takich Józefa Jaremy. Wisiał kilim żony Jaremy. Wisiało parę rysunków tych paru artystów, którzy odwiedzili w międzyczasie Gombrowicza. Był Oberländer z Polski, który mieszkał w Nicei. Zofia Stankiewicz jakiś rysunek podrobała. Także w sumie ten wróg malarzy miał sporą kolekcję. I w gabinecie w jego tym wisiał jeden z moich obrazów, który właśnie, dla ścisłości tu trzeba powiedzieć, że Rita któregoś dnia zajechała samochodem na fundację z Gombrowiczem. Mówi, pewnie pan już ma sporo tych swoich obrazów, to chcielibyśmy zobaczyć. No i przyszli. No i ponieważ nie dało się to od razu wybrać, więc te obrazy, które tu mamy, były przewiezione samochodem do pałacu. W pałacu były przymierzane, który lepiej pasuje. I z tego został wybrany jeden. I ten jeden, który potem nastąpiły targi, czy kupić, czy podarować. Sposób Gombrowicza był lepszy niż dyrektora Muzeum Gombrowicza, bo mówimy, tu za parę dni przyjeżdża do mnie Sir Robert z Londynu, znany krytyk. Ja mówię, to co z tego? A jak to panu nie zależałoby, żeby Sir Robert zobaczył pana obrazy? No mówię, no oczywiście by mi zależało. Ale, no mówi, to musimy mieć te obrazy u nas. No i stąd ten przyjazd do pracowni, zabranie obrazów do pałacu. A jeszcze w którymś momencie powiadam, no, a nie, bo ni stąd, ni zowąd Gombrowicz powiada, no, obrazy są dobre do zakrywania dziur w ścianie. No, ale u pana ściany po remoncie są, nie mają dziur, są ładnie pomalowane, nic nie dam. A nie, to wspaniałe dzieła sztuki. I patetycznie takim głosem wygłosił to przemówienie. No więc stąd już wieźliśmy je do pałacu. Stąd tamten jeden został, a te obrazy ja zabrałem z powrotem. Wróciły i co najlepsze, że potem był targ typowy taki ten. No, malarz powinien na obrazach zarabiać. Więc była propozycja. Co pan woli? Aha, bo było 600 franków. Co pan woli? 600 franków czy fragment w dzienniku? Więc ja w tamtych warunkach, mimo że milioner w starych frankach oczywiście, powiadam 600 franków szybko. I z trudem, z niechęcią, ale wypłacił 600 franków. Także to był pierwszy zakup. Ja poproszę dyrektora Muzeum Literatury, pana Jarosława Klejnockiego, który również jest dzisiaj tu z nami, o wręczenie, a tu już są, możesz podać, Ewo, o wręczenie listów z podziękowaniami, no bo w Muzeum Literatury to tylko na piśmie podziękowania. One mają moc. Już pan Andrzej Grzyb do nas dotarł. Zapraszam, panie Andrzeju.
pan Krzysztof Sadowski, prezes Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego i pan dyrektor Marek Chmielewski, który reprezentuje Zakłady Automatyki Computesa. To są osoby i firmy, dzięki którym mogliśmy jeden z tych obrazów zakupić. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy naszym sponsorom. Dziękujemy Państwu.